Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić już na ostatni odcinek z Zagrajmy w Sonic Advance 1 na Game Boy Advance. Tak jest, proszę państwa, jedziemy z ostatnim odcinkiem z tej gry. Kończymy sobie ten let's play w bardzo koncertowy sposób, jakkolwiek to oczywiście brzmi, co teraz tu powiedziałem, bo brzmi to co najmniej nielogicznie, ale ciul. Zaczynamy ten poziom z przepiękną muzyką, która naprawdę jest moją ulubioną muzyką z tego pierwszego aktu. Zresztą akt drugi też ma bardzo fajny soundtrack. Nie powiem, że nie, ale jednak akt pierwszy ma najlepszy. Serio, to jest taki mega świetny soundtrack i po dziś dzień tak uważam. Jest to jeden z moich ulubionych OST z tej gry. Bardzo często lubię sobie go puszczać w momencie, kiedy coś montuję. Lub nawet w wolnej chwili sobie od tak po prostu puścić ten soundtrack i posłuchać sobie, bo jest naprawdę cool. Jest naprawdę zajebisty. Myślę, że to są słowa, które zajebiście podkreślają, jak bardzo zajebisty jest ten soundtrack. Graficznie poziom prezentuje się po prostu fenomenalnie. No, mamy takie pomarańczowe niebo, które zwiastuje bardzo późne popołudnie. No i dużo, ale to dużo właśnie takich segmentów robotycznych. No mamy tutaj dużo takich właśnie platform, gdzie jakby jest coś budowane. No mamy tutaj też dużo oczywiście badników, robotów, whatever, jak chcemy sobie ich nazwać. No po prostu coś, co bardzo mocno przypomina coś, co stworzył Eggman. W poprzednim odcinku przechodziliśmy Ice Mountain Zone oraz Angel Island. Teraz zabieramy się za Egg Rocket Zone. I jest to jedyny akt, który nazywa się Egg Rocket Zone. Przepraszam, nie Egg, tylko Egg Rocket Zone. Dlatego, że następny akt będzie miał zupełnie inną nazwę i nie wiem w ogóle, czy mogę go traktować jako Egg Rocket Zone, bo niby Wikipedia traktuje to jako Egg Rocket Zone. Bo dla mnie to szczerze, jeżeli ma inną nazwę, to jest zupełnie jakby to był inny stage, tak więc powiedzmy, że policzmy to jako jedno i to samo, no bo to zaczyna się od dwójki, więc to musi być Egg Rocket Zone, tylko ma inny podtytuł. O, tak to mogę powiedzieć, tak to mogę skomentować. No tak jak zresztą powiedziałem dzisiaj, jak przed chwilą nagrywałem drugi odcinek, trochę bardziej się zresztą pobudzicie, co... Pobudziłem, co mogliście zresztą usłyszeć. Nie pobudzicie, nie wy, bo wy raczej się wątpię, że pobudziliście. Chociaż jeżeli ktoś się pobudził moimi odcinkami, to bardzo się cieszę. Bardzo w takim razie jestem zadowolony. Czyli ewidentnie spełniam się w roli komentatora i osoby zamulone staram się pobudzić. Ale bardziej chodziło mi o siebie samego, że ja się bardziej pobudziłem od drugiego odcinka, ponieważ po wypiciu całej herbaty oraz troszkę wody gazowanej, której nie będę mówił jakiej to jest firmy, ponieważ nie ma u mnie lokowania produktu jeszcze, to troszkę się pobudziłem i jest wszystko fajnie. Fabuła tego poziomu, jak widzicie, jest troszeczkę inna, bo mamy tutaj poziom, który zamiast lecieć normalnie, to leci no nienormalnie. A mianowicie chodzi tutaj o czas. No jak wiecie, czas w grze... W grach Sonica jest tak, że leci od, tak jak to zresztą w każdej grze, od 0 do 9 minuty i ta 9 minuta jest taką bardzo desperacką minutą, która powoduje, że wręcz, no po prostu kurde, no musisz w przeciągu tych 10 minut dostać się do końca poziomu, inaczej będzie time up. No wiecie o co chodzi, czyli po prostu no będzie już czas minął i tyle będzie z twojego grania i stracisz życie. Natomiast tutaj, jak widzicie, czas leci odwrotnie. Ponieważ fabuła tego poziomu jest taka, że musimy dostać się z samego dołu do samej góry statku, na którym teraz obecnie jesteśmy. I każda z tych sekcji to dodatkowo resetuje czas. Bo skończyliśmy niedawno sekcję pierwszą tego statku, teraz zabieramy się za sekcję drugą, która wyzerowała nam czas do znowu 5 minut. I ostatnia sekcja również nam wyzeruje do 5 minut. I w przeciągu tych 5 minut, jeżeli czas będzie leciał do zera, a my nie dostaniemy się do samego końca, no to mamy time up i mamy przesrane, innymi słowy, ponieważ trzeba powtarzać poziom.
Nie, jeżeli masz time up, to nie oznacza, że masz game overa. Spokojnie, jeżeli ktoś myślał, że dostanie game overa, to tutaj uspokajam tę osobę. Nie, nie będzie game overa. Co jedynie będziesz miał time up. Tyle. No i tutaj oczywiście dałem dupy, jak widzieliście. I przez chwilę myślałem w ogóle, że stracę pierścienie. Ale na szczęście tak się nie stało. Jestem teraz ciekaw, czy O! Bo przez chwilę myślałem, miałem nie wiem czemu taką schizę, że nie udało mi się tego zrobić za pierwszym razem, ale przypomniało mi się, że jednak się udało mi to zrobić za pierwszym razem. Tak więc jak widzicie, w koncertowy sposób zdobyłem żyćko oraz pierścień, więc zdobyłem w zasadzie dwa pierścienie. Znaczy dwa życia zdobyłem, nie dwa pierścienie. Jezus Maria, co ja mam z tym plątaniem się? Ja tego strasznie nienawidzę, jeżeli chodzi o nagrywanie let's play, bo to nie jest tak, że ja mam jakiegoś stresa, tak jak na początku swojej kariery na YouTubie, jakkolwiek to można nazwać karierą, bardziej przygodą YouTubeową, ale no, karierą też w sumie można nazwać, jest dobra, niech będzie kariera. To nie jest tak, że ja mam takiego stresa jak na początku swojej kariery na YouTubie, tylko to jest coś takiego, że chcę coś powiedzieć i wejdzie mi w tym momencie inne zdanie, przez co spowoduje taki miszmasz w moim mózgu, no i będzie coś takiego właśnie, że ja będę troszeczkę się plątał, a tego bardzo nie lubię w let's playach. Staram się oczywiście mówić najspokojniej jak się da, ale też nie chcę, żeby to wyglądało tak, że let's play prowadzę w taki bardzo nudny sposób, bo ja cenię sobie w sobie dynamikę i lubię robić dynamicznie bardziej let's playe niż na zasadzie takiego stypiarskiego gadania. W sensie, żeby nie było, to nie jest tak, że jeżeli ktoś mówi takim powolnym tonem, na zasadzie, że chce coś w ciekawy sposób poprowadzić, to ja uważam to od razu, że to jest typiarski i w ogóle najlepiej to prowadzić tak, jak ja prowadzę let's playe. Ale ja po prostu cenię w sobie, że ja nie robię tego w taki bardzo powolny sposób, tylko faktycznie chcę to zrobić w jak najbardziej dynamiczny sposób. A przynajmniej się staram, no mam nadzieję, że mi wychodzi, no. No i w ten sposób dostaliśmy się już do ostatniego etapu, jeżeli chodzi o ten statek. I jak widzicie, znowu od 5 minut nam czas leci w dół. Tak więc teraz na totalnym speedrunie lecimy do samego końca. Dlaczego na speedrunie? Dlaczego nie eksploruję poziomu, skoro już o tym mówiłem w poprzednim odcinku, jeszcze w pierwszym? Ano dlatego, że tutaj nie ma żadnej sprężynki, która zabrałaby cię do ostatniego special stage'u, więc musimy przejść cały ten akt normalnie, żeby potem w akcie drugim poeksplorować. Taka ciekawostka. Od wujka Pomidora. Jeśli chodzi o Egg Rocket Zone, moje wspomnienia z tym zonem są takie, że lubię ten poziom za muzykę, lubię ten poziom za grafikę, lubię ten poziom też za gameplay, ale to był jeden z tych poziomów, gdzie ja po prostu game overowałem jak głupi. Nie wiem, czy czasem to nie miało miejsce w moim pierwszym let's playu. Coś takiego mogło mieć miejsce, ale nie mam pewności. Mogło tak być, ale nie chcę was wprowadzać w błąd, bo nie pamiętam swojego pierwszego let's playa Sonic Adventure, czy ja miałem tam game overy, czy nie miałem. Na pewno jak pierwszy raz grałem w tę gierkę, to miałem. Ale czy miałem tak na let's playu z 2015, to już raczej będą wiedziały osoby, które, nie wiem, będą z ciekawości chciały obczaić mój pierwszy let's play z tej gry. Do czego oczywiście zachęcam. Zachęcam, żebyście sobie obczaili oba te let's play i sobie porównali, jak bardzo sprogresowałem na przestrzeni tych lat, bo uważam, że sprogresowałem i wiele osób też to mi mówi, bo zawsze się pytam o opinię i jest różnica między moim komentarzem z na przykład paru lat, a teraz. Staram się to robić w taki fajny sposób. Nie wiem, jak mogę siebie nawet określić. No. I tyle. Nie mam nic więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten akt. Żeśmy cały akt przegadali w sumie. Co jest fajne. Że nie musiałem żadnych cięć robić, ani nie musiałem mówić, że nagrywam to za drugim razem, ponieważ za pierwszym się nie nagrało. Czas na... Kącik ciekawostkowy. Jednym z bossów w grze jest mechaniczna kopia innej postaci, Mecha Sonic i Mecha Knuckles.
Końcowy poziom Egg Rocket Zone rozgrywa się w powietrzu Aero Base Zone i dociera do kosmicznej bazy Eggmana. Po nim następuje poziom położony wewnątrz stacji kosmicznej, Gigantic Engine Zone i Cosmic Angel Zone. Finałowy poziom rozgrywa się na zewnętrznej części stacji kosmicznej. Oba te poziomy posiadają również podobne layouty, Last Utopia Zone i X Zone. W normalnym zakończeniu stacja kosmiczna Eggmana zaczyna wybuchać w kosmosie. Postać, która pokonuje doktora, ląduje na skrzydle samolotu Tornado. Przed początkiem dodatkowego poziomu Chaotic Space Zone i The Moon Zone stacja kosmiczna Eggmana nie eksploduje. Obie gry zostały wydane na konsolach przenośnych nienależących do Segi. I spoko, udało się. Fajny sposób, żeśmy sobie przeszli akt pierwszy i możemy właśnie teraz przejść do aktu drugiego, który zwie się Cosmic Angel Zone. No, bo tak jak tutaj na Wikipedii też piszę, tutaj przy okazji sobie zwróciłem na to uwagę. Jeżeli chodzi o Egg Rocket Zone, to tu jest napisane, że to jest poziom o tematyce podniebnej z elementami tematyki kosmosu, a to jest stricte już taki temat kosmosowy, więc w sumie ma to sens, dlaczego to jest liczone jako inna nazwa niż taka, która powinna być. Dlaczego to jest tam Cosmic Rocket Zone? Cosmic Angel Zone, przepraszam. Nie Cosmic Rocket, tylko Cosmic Angel. Ale mówię, muzyka tutaj też jest niczego sobie, ale jednak akt pierwszy na zawsze w moim serduszku i to jest takie już, to jest taka opinia u mnie bardzo niezmienna i nawet jeżeli wróciłem do tej gry po 7 latach, to dalej uważam, że akt pierwszy, jeżeli chodzi o soundtrack, jest na zawsze w moim serduszku i w ogóle jako akt gameplayowy jest na zawsze w moim serduszku, bo lubię bardzo też ten akt, ale nie wiem, wydaje mi się, że on jest zrobiony tak bardzo na szybko. W sensie chodzi o to, że jak twórcy robili ten poziom, to wydaje mi się, że troszeczkę zraszowali ten poziom, bo to jest taki mega krótki. Jak tak spojrzycie z perspektywy czasu, to no jest bardzo krótki. A w tamtym na przykład poprzednim akcie mogłeś trochę dłużej przesiedzieć jednak w poziomie niż tutaj. No i ostatni special stage. Ten special stage, w którym no... Oj... Nawet nie wiem, jak ja mogę to słowami określić. O ile na przykład pierwsza sekwencja jest dosyć prosta z zbieraniem tych 100 pierścieni, bo to aż tak ciężkie nie jest. Tak zdobycie tych 200 pierścieni to jest naprawdę męka nad męką. Autentycznie ja myślałem, że ja w nocy to ja sobie wyrwę sobie włosy z głowy, a nie chcę wyrywać sobie włosów z głowy, dlatego że fajnie sobie je nawet zapuściłem teraz. Nie mam jakichś super długich włosów do pleców, kolan czy kiwie czego, tylko po prostu mam takie bardziej zapuszczone włosy, na zasadzie taki busz mam na głowie. Bo na okres zimowy wolę mieć zapuszczone włosy niż mega krótkie, dlatego że jest fajnie ciepło w głowę. Ale nie o moich włosach. Serio, zobaczcie sobie teraz, jak wygląda ta druga sekcja. Na początku ona wygląda dosyć prosto, ale zaraz zobaczycie, co tutaj się będzie odpierdzielać. Tu naprawdę trzeba mieć taki dobry refleks i naprawdę trzeba być bardzo skupiony, dlatego cieszę się, że zrobiłem ten let's play w post komentary niż w live komentary. Bo ja wiem, że tutaj na live komentary byłbym bardzo cicho, bo byłbym mega skupiony, żeby zrobić to za pierwszym razem, no. I uwaga też na te bomby, bo na te bomby bardzo łatwo można się, za przeproszeniem, wjebać. No ale cóż, udało się. Ja to oczywiście wyciąłem, ponieważ ja tutaj cisnąłem z load state'ami jak szalony, chyba nawet z 10 razy z load state'owałem. Więc teraz sobie możecie policzyć, ile mniej więcej tu mogłem spędzić czasu. I sobie przeliczcie na długość tego odcinka, ile mogłem tutaj być. No i tak, proszę państwa, mamy to, ostatni szmaragd chaosu, purpurowy, czy tam fioletowy szmaragd, jak chcemy sobie nazwać ten kolor. W ten oto sposób zdobyliśmy już wszystkie szmaragdy chaosu i teraz mamy pełne 100% zrobione. No może no nie do końca pełne, no bo musimy jeszcze przejść, pokonać bossa i musimy przejść ten dodatkowy poziom, no ale szczerze, ten dodatkowy poziom to jest mega prosty i ja go chyba zrobiłem za pierwszym razem nawet. No, coś takiego było. Za pierwszym razem go chyba nawet przeszedłem.
coś takiego. Przynajmniej mi się tak zaglądając do pamięci to przypomina, że przyszedłem go za pierwszym razem, bo jest mega krótki, a więcej czasu kredyty zajęły, które tutaj musiałem wyciąć po przejściu tego poziomu, dlatego że po przejściu tego poziomu włącza się od razu złe zakończenie, dlatego że gra nas automatu myśli, że nie zebrałeś tych szmaragdów i potem będziemy mieli to dobre zakończenie. A teraz się napiję wody, bo trochę mi zaczyna zasychać w gardle. Kurde, woda jest zajebista. Powiem wam szczerze, naprawdę, co jak co. Lubię pić oczywiście różne napoje pokroju cola i tak dalej, ale woda, co jak co, woda jest zajebista. Chociaż nie lubię pić wody w nadmiarze, bo kiedy byłem chory w grudniu, kiedy miałem tak zwaną gorączkę, to muszę przyznać, że picie codziennie wody powodowało momentami, że kiedy w końcu wyzdrowiałem i poszedłem do sklepu, to no dosłownie żygałem wodą. Tutaj jak widzicie zupełnie inny motyw muzyczny się włączył. Nie, to nie jest żaden błąd. Bez jakichkolwiek tutaj domysłów, nie, to nie jest żaden błąd. Tu leci właśnie ta muzyka, która powinna lecieć. Jest to bardzo fajny motyw muzyczny, muszę przyznać. A boss sam w sobie, jak widzicie, jest bardzo prosty. On teraz w tym momencie będzie przyspieszał, dlatego że jesteśmy blisko pokonania go. Ale nie jest on jakiś super trudny. Ja chyba miałem tylko z nim problemy, jak pierwszy raz grałem w tę grę i chyba w Let's Playu z 2015 faktycznie trochę mi problemu on sprawił, ale teraz z perspektywy czasu jest on pikuś, dosłownie jest on łatwiutki. No i dobra, mamy zakończony akt drugi, więc czas na X-Zone, czyli zone, w którym będziemy mieli boss rush. I to dosyć taki nostalgiczny boss rush, bo pierwsi dwaj bossowie to będą bossowie w odniesieniu do Sonica 1 i 2. Tutaj mamy powtórkę z bitki w Green Hill Zone. A tu zaraz będziemy mieli bossa z Sonica 2. I to jest coś w mojej opinii mega fajnego. W ogóle fajne jest to, że w tej gierce są nutki z Sonica 1, bo nie wiem, czy zdążyłem wam o tym wspomnieć, ale na przykład w menu opcji, bo wiem, że to mówiłem oryginalnie w tej mojej próbie live komentary tego let's playa. W menu opcji, jak będziemy po prostu sobie chodzili po opcjach i ustawiali sobie na przykład, nie wiem, poziom trudności czy inne tam duperele, to leci muzyka ze Scrap Brain Zone. Natomiast kiedy wchodzimy w zapis naszego save'a, to leci muzyka ze Starlight Zone z Sonica 1. A tam przed chwilą leciała muzyka, wiadomo, z Sonica 1 i walki z doktorem Eggmanem w Green Hill. No i tutaj jak widzicie w tym oto momencie troszeczkę taki peszek, hehe, zginęło mi się i specjalnie tego nie edytowałem, bo jeżeli jesteście spostrzegawczy, to mogliście zauważyć, że mam 9 żyć. Miałem 9 żyć i mam nadal 9 żyć. Czyli to tylko potwierdza właśnie to, że w tej gierce ma się, powiedzmy, te ponad 9 żyć. Czyli w teoretyce i w praktyce miałem tych żyć albo 10, albo 11. Nie wiem, nie sprawdzałem, czy w tym momencie miałbym troszeczkę więcej. Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Dobra, w każdym razie nieważne. Udało mi się w tym momencie bardzo szybko pokonać Eggmana i jak zauważyliście, po prostu ekran zaczął zanikać, no i w ten oto sposób Sonic przeszedł tak zwany finał, tak jak to gra podkreśliła. I mamy to złe zakończenie, ponieważ mamy to takie podstawowe zakończenie, gdzie każda postać miała dosłownie takie zakończenie, czyli na przykład miała takie zakończenie Amy, takie zakończenie miał Tails i takie zakończenie miał również Knuckles, czyli po prostu cała ta trójka spadała w dół tak jak Sonic. I teraz będą różne zdjęcia pokazywane. O, dokładnie, coś takiego. I to samo miało właśnie Amy, to samo miał Tails, to samo miał Knuckles. Czyli to jest tak jakby to pierwsze zakończenie, czyli to złe zakończenie. Natomiast to drugie zakończenie, to dobre zakończenie, będzie odpalone właściwie za chwilę. Ponieważ teraz, jak widzicie, obraz nie zaczął zanikać. Sonic podszedł, zobaczył w tle księżyc i zauważył, że coś tam miga. I w ten sposób, jako że mamy wszystkie szmaragdy, zamienia się w Super Sonica i lecimy skopać dupę Eggmanowi w ostatnim zone w grze, który nazywa się
The Moon Zone. I to jest takie, w mojej opinii, dosyć mocne nawiązanie do Sonica 3 i Knuckles. Ci, co grali w Sonica 3 i Knuckles, będą wiedzieli, o co chodzi, dlaczego w mojej opinii to jest nawiązanie. I co do scenarii, co do muzyki. Scenaria jak najbardziej fajna jest, no kurczę pieczona, jesteśmy w kosmosie, no god damn it, latamy po kosmosie, co nie? Muzyka jak najbardziej też jest bardzo fajna, która sobie leci tam w tle. A boss, z którym walczymy, to jest Super Egg Robot. Prawdziwy finałowy boss, tak jak to zresztą Wikipedia podkreśla. Boss bardzo prosty, szczerze jak na finałowego bossa to jest żałośnie łatwy i to jest troszeczkę minus, bo jednak z jednej strony byłoby fajnie, gdyby był trudniejszy, bo no jednak to jest taki ostateczny boss, ostateczna forma życia, hehe. A z drugiej strony, jak widzicie, dostał bardzo łatwo w pyski, tak naprawdę już po nim jest. No serio, zero jakiegokolwiek wysiłku. Sklepanie go i tyle. No ale dobra, przeszliśmy sobie Sonica Advance 1 na 100%, proszę państwa. Właśnie w ten oto sposób ukończyliśmy sobie tę otóż gierkę. Jak widzicie, przed chwilą mieliśmy tutaj zgromadzenie wszystkich postaci, czyli tam wiecie, Amy, Knuckles, Tails i tak dalej, chyba nawet tam Cream była, o ile dobrze zauważyłem. I teraz smutny Tails leci sobie ze swoim tornado, aż tu nagle widzi, że coś błysnęło w tle. A to nie kto inny jak Sonic! Zresztą będziecie mieli teraz na tych oto zdjęciach pokazane, że zaraz zobaczy on Sonica w jego super duper formie. Ale dobra, to by było na tyle z Sonica Advance 1 na Game Boy Advance. Mam nadzieję, że wam ten let's play się spodobał, że w sposób ciekawy i informatywny był on prowadzony. Napiszcie, co sądzicie ogólnie o samej gierce, czy wam się ona podoba, czy wam się ona nie podoba. Bo oczywiście każdy może sobie wyrazić swoje zdanie, no kim ja jestem, żeby zabraniać wyrażania komuś opinii. Czy macie jakieś wspomnienia z Sonicem Advance 1, też piszcie w komentarzach. Może macie jakiś swój nieulubiony zone, w sensie poziom. Może macie swój jakiś ulubiony poziom, może też mieliście jakieś problemy z tą gierką, kiedy graliście sobie. Może wam kopała ona zadek, cokolwiek, piszcie w sekcji komentarzy na temat tej gry. Czy wam się ona podobała, jeżeli pierwszy raz ją widzieliście, czy będziecie mieli zamiar w nią zagrać, bo bardzo serdecznie polecam ogranie sobie tego tytułu, jest naprawdę świetny. I został on w ogóle stworzony przez Dimps we współpracy z Sonic Team i z Sega. A ja się będę z wami żegnał już, zostawiam was przy napisach końcowych i przy muzyczce, bo wszystko, co miałem powiedzieć na temat tej gierki, już powiedziałem. Graficznie wygląda ona świetnie, soundtrackowo świetnie, fabularnie też jest jak najbardziej dobrze. To by było na tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, jak i ten let's play, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wpicia na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli tam grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, dlatego że tam powiadamiam was o odcinkach i ogólnie o tym, co się u mnie dzieje, a w szczególności o odcinkach w momencie, kiedy YouTube nie da powiadomienia o nowym filmie, dlatego drogi widzu nowy, zaznacz dzwoneczek, a jeżeli nie dostaniesz powiadomienia, mimo że masz dzwoneczek, to wejdź po prostu sobie na Instagram, który jest za każdym razem w opisie podany, no i w informacjach kanału, gdyż tam w relacjach bardzo często informuję o nowym odcinku, jeżeli nie dostałeś lub nie dostałaś powiadomień. A my widzimy się w następnym let's playu, czyli Sonic Advance 2 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!